Finian Sclonard, nazywany także nauczycielem świętych, urodził się około 470 roku w Irlandii, w rodzinie szlacheckiej. Jego siostra Regnach, która była przeoryszą klasztoru, także jest czczona jako święta. Finian od dzieciństwa poznawał wiarę chrześcijańską. Przez długi czas był wychowankiem biskupa Fortsherna, ucznia świętego Patryka. Stąd prawdopodobnie przez całe życie żywił wielki kult dla pierwszych apostołów Irlandii. Święty biskup rozbudził w młodzieńcu zapał do wiedzy i pokierował jego dalszą edukacją. Młody Finian wyjechał do Francji, gdzie w słynnym klasztorze świętego Marcina z Tours zapoznał się z zachodnim życiem monastycznym. Na dalsze studia udał się do Walii, gdzie pod opieką świętego Cadoga Mądrego studiował nauki biblijne w słynnym opactwie Llancarfan. W tym prężnym ośrodku ewangelizacyjnym zetknął się z wieloma uczonymi, przyszłymi świętymi. Studiowanie zajęło mu ponad 30 lat. Wszystkie te lata spędził w ośrodkach zakonnych, łącząc naukę z życiem modlitwy i posługiwaniem potrzebującym. Dopiero tak ukształtowany około roku 520 wrócił do rodzinnej Irlandii. W ojczyźnie zajął się pracą ewangelizacyjną oraz budową kościołów i zakładaniem klasztorów. Jest uważany za jednego z największych ojców irlandzkiego monastycyzmu. Uczył swoich podopiecznych, że życie zakonne jest najlepszą drogą do uświęcenia swojego życia. Pierwszym klasztorem założonym przez Finiana jest skała świętego Michała w hrabstwie Kerry, istniejąca do dziś i wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przemierzył prawie całą Irlandię. Był w wielu znanych miejscach, choćby w klasztorze świętej Brygidy Irlandzkiej, która miała mu podarować na pożegnanie złoty pierścień. Finian udał się w dalszą drogę i nigdzie nie pozostał długo. Legenda głosi, że dopiero anioł musiał mu wskazać miejsce, gdzie spędzi resztę życia. Siedzibą dla nowego klasztoru stał się Clonard. Słynne opactwo w Clonard przetrwało ponad 1000 lat i było miejscem formacji i wychowywania wielu świętych tej ziemi. Finian był nauczycielem m.in. świętego Kolumbana z Iona, świętego Bredana Podróżnika, świętego Neniusza, świętego Kolumbana z Teryglas, świętego Kierana, świętego Rauthana i wielu, wielu innych. Uczniów opactwa w Clonard często nazywa się 12 apostołami Irlandii. Finian troszczył się o bliskie kontakty z kościołem brytyjskim. Często czci się go jako biskupa, brak jednak sprawdzonych wiadomości historycznych, które potwierdzałyby jego biskupią konsekrację. Wiadomo jednak, że do opactwa po radę i duchowe nauki przybywało wielu ludzi, także możnych i biskupów. Podobno jednocześnie Finian miał nawet 3000 uczniów, jak to wspomina hymn Juczni w oficjum jemu poświęconym. Z jego kultem związanych jest wiele legend. Podobno ptaki gromadziły się często obok niego, przyciągane jego łagodnością i pokorną świętością. Finian miał uratować mieszkańców jednej z wysp przed szarańczą. Jego modlitwa miała podobno taką moc, że udało mu się także odeprzeć atak wrogich wojsk poprzez wywołanie trzęsienia ziemi, które zniszczyło ich obóz. Zmarł 12 grudnia między rokiem 549 a 552 i został pochowany w założonym przez siebie opactwie Clonard. Kult oddawany w Irlandii świętemu Finianowi przez wiele stuleci oficjalnie potwierdził Leon XIII w roku 1902. W ikonografii przedstawiany jest w habicie, często w czasie nauczania. Jego atrybutem jest budynek kościoła i ptaki wokół głowy. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Finiana do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.